Dziękuję bardzo. Słuchajcie, tylko ja też króciutko pozwolę sobie zamknąć i na tym byśmy zakończyli te spotkanie. Kilka zdań też takich przemyśleń przekażę ze swojej strony. Natomiast no przede wszystkim nie da się ukryć, że bez tego zrozumienia w jakimś sensie, bo nie oszukujmy się, dziś zaprezentowaliśmy część poglądów w sprawie. Są jeszcze takie kawałki tortu, które niekoniecznie muszą się zgadzać z prezentowanymi dziś racjami. Ale jednak te racje zostały przedstawione na uniwersytecie. To świadczy o tym, że państwo wyraziliście, ci, którzy wyrażali swoje opinie, gotowość do dialogu, rozmowy i wskazaliście swoją ocenę sytuacji. To jest niezmiernie ważne. Takiego miejsca wcześniej, może w ostatnim czasie zabrakło. Nie było może. Trzeba je budować, wzmacniać. Więc ja dzisiejsze spotkanie traktuję jako taki pewien element, bardzo mały krok. Wierzmy, to jest bardzo mały krok do przodu. Serdeczne podziękowanie dla rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dla profesorów Edwarda Włodarczyka oraz profesora Włodzimierza Kiernożyckiego. Też dziękuję, myślę tutaj w imieniu nas wszystkich, panu profesorowi Piotrowi Niedzielskiemu, dziekanowi Wydziału Zarządzania Ekonomiki i Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pracownikom tego wydziału zaangażowanych w przygotowanie dzisiejszego spotkania. Właśnie tutaj gościmy u nich dziś w tym obiekcie. Dziękuję rolnikom, którzy zgodzili się na obecność z kamerą w swoich gospodarstwach. Więc bardzo serdecznie dziękuję państwu Grabowskim, Jóźwiakom, Buchajczykom, Janochom. Pani Lidio, serdecznie dziękuję również za to, że mogliśmy gościć u pani w gospodarstwie. Serdecznie dziękuję i proszę o przekazanie jeszcze raz podziękowań też za twoim pośrednictwem, Robert, bo to twoja rodzinna wieś, zespołowi Kresowianka z Letnim. Także jesteśmy tutaj też w kontakcie, to jest ogromny wkład też to, że zespół się zgodził poświęcić nam czas. No i w sposób szczególny dziękuję tobie, drogi panie Janie Białkowski, bo bez twojego wsparcia merytorycznego oraz konsultacji no, nie byłoby możliwym zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania.